Cześć YouTube, cześć widzowie. Jedziemy sobie na rundala. Jedzie ze mną Martuś. Z tyłu też dwa kłady. Przywitaj się, Tomuś. Cześć chłopaki, dziewczyny. To mój brat. No i jeszcze jedzie Martin, ale nie jest do nas podłączony, ma inny interkom. Jedziemy sobie dzisiaj zobaczyć taki opuszczony hotel. Niedaleko nas, nie powiem gdzie, ale w fajnym miejscu. Jeżdżą tam offroadowcy, przyjeżdżają, odwiedzają to miejsce. Ja tam jeszcze nie byłem. Byłem w pobliżu, ale nigdy tam. Taki ośrodek czasowy, fajnie to wygląda, takie ruiny, nowoczesne dosyć. Więc pojedziemy zobaczyć. Mamy jeszcze zimę, ale pogoda już jest niezła. Jak widzicie, świeci słońce, chociaż rano padał śnieg i napadało go całkiem sporo, to do tej pory już się rozpuścił. Ostatnio był przymrozek? Tak, ostatnio trochę mroziło, więc te bagienka, na których ostatnio nas widzieliście, znowu pozamarzały troszeczkę i już nie jest fajnie. Czekamy na lepszą pogodę, aby trochę to odmarzło i wtedy będzie można znowu pojeździć po błocie. Tu jeszcze nie byłem. Tu jeszcze Tomuś nie byłeś, a tak blisko domu, widzisz? Zobacz, jaki wąwóz no, fajny. Muszę zmienić trasę, bo jeżdżę trochę inaczej. O, zajączek. O, zwierzak jakiś, zając poszedł. Martuś, pomaganie. A ty, Martuś, się nie przywitałaś z widzami. No i tam, no wszyscy wiedzą, że tu jestem. Obrażą się. Czekajcie, ale za to byłam w tym wąwozie. Ja chciałem jechać tu. Dobra. No to jedź, jedziemy za tobą. Błota nie zamierzamy dzisiaj jeździć. No jak gumaczki mam, to tam do kostek mogę wjechać, jak na kładzie siedzę. Ja mam skoty na skuter śnieżny. Generalnie nie są wodoodporne w ogóle już. Twardo. Twardo jeszcze, no. Uwaga na dziurkę. Przejedziemy się, zobaczymy. Myślę, że mogą być fajne widoki po drodze, bo tam, gdzie będziemy jechać, tam są górki. Chociaż nie wiem, czy nie będzie tam czasem drzew i lasu. A w lesie oczywiście jest nuda, bo widoków nie widać. Natomiast przeważnie jest jakiś fajny teren. Rowek jakiś jest. No to przyjeżdżaliśmy ostatnio chyba. No nie tak dawno byliśmy tutaj. Także jedziemy sobie. Przymarzła ta ziemia. Przymarzła, tak. No bo tutaj masz cały czas w tym. W cieniu, nie? O. A właśnie, Martuś, tutaj SpongeBoba zgubiłem. O. I go ratowaliśmy, zaraz ci pokażę, w którym miejscu. Musieliśmy się po niego wrócić, na szczęście... Aż tutaj? Został odnaleziony, no. To spory kawał. A zaraz ci pokażę, bo to nie tu jeszcze kawałek, dalej. Ale nie opierdzielił cię, że go zostawiłeś samego w tyle czasu? Zżółk. Ale dalej był uśmiechnięty, chyba ucieszył się, jak mnie zobaczył. No, to na pewno. Tak to jakiś dzik by go pożarł. To drzewa tu wycięli, zobacz. Tydzień temu jeszcze drzewa sobie rosły. Dwa tygodnie bodajże byliśmy. Ach, tak, dwa tygodnie albo z trzy nawet. Albo trzy nawet. O, tu zgubiłem, tu na tej górce. A, to tu na drogę wyjeżdżaliśmy pod tą skarpę, to ja spękałem. A gdzie tam spękałeś? Spękałem. Przyznaję się szczerze. Nie było tak źle. Masa mi nie pozwala wjeżdżać na takie górki, bo kład siły nie ma. Każda wymówka jest dobra. No dobra, tykor jestem, no. Lepiej się bać, niż patyka, się połamać. Patyka tam nie złapałem jakiegoś? Nie. Dobra, dobrze. Pojedziemy chyba tutaj bokiem, bo rozryli tutaj tak. Ale wycięli tutaj, kurczę. No myśmy tu wtedy przez tą wodę przejeżdżali na środku, co jest. Wyjazd nie jest fajny? Jedziemy, górką jedziemy. Ole, woda. No trochę chlapie. Ole, woda. Ho, ho. Trochę chlapie. No. Nie, za blisko, bo cię ochlapie. Tak, już jestem ochlapany. Gdzieśmy to wyjeżdżali ostatnio? Tak. A, tu. Ale ja tu nie wyjeżdżam, ja jadę dalej. No ja zejdę może, co? Nie. Idziemy. No nie, to ja zejdę. Kurde, ja się boję. Nie, Bartek, ja zejdę. No weź. O cholera! Z rozpędu! Fajnie było! Tylko przedni napęd sobie włącz.
A, Marcin pojechał prosto, jadę za nim, huk tam. Za bardzo jestem... Chociaż może bym... A, huk, już jadę. Może bym nie wyjechał. Jechałbyś tylko z rozpędu. W życiu bym to samo nie wjechała. Ale ze mną wjechałaś, widzisz? No. To mu siedział. Ja tak różnie. Dzisiaj akurat mam trochę pietra. Dobra, jedziemy dalej. Ale tutaj tak wiosnę czuć, nie? No, o, jakie zielone te zboże, nie? Wiosna już jest, no. Zaczyna się zielenić te zboże, prawda? To zboże jest, czy trawa? Zboże. Zboże. Ale ognie widzisz. No, odsunąłem się trochę, bo lekko chlapa. O, możliwe. O, dostałem po szybce. Chciał, nie chciał, się ubrudzimy. Trudno. O kurwa. Miękki zawias dobrze wybiera. No dobrze, ale no. I tak ostro. Za dużo powietrza mam z przodu, kurde, aż mi ręce dręczeją, będę musiał upuścić. Ale poszłem górą, kurwa, wieszkam po dziurach poszedłem. Ale się błyszczy to błotko. Ładnie, ładnie, w ogóle ładne widoki. Dzisiaj taki turystyk, że jedziemy niedaleko, a nigdy tam nie byliśmy. No i bardzo dobrze. Ja przy okazji okolice trochę poznam, ale ja i tak potem nie pamiętam. Aha. Zbyt zaoferowany jestem jazdą samą. Jazda emocjonująca. Tak jest. A ty jeździłeś, w zeszłym tygodniu jeździłeś, no. Jeździłem. Bardzo fajnie się jeździło. No jo. Było... Deep water and mud. Głęboka woda i błoto. Rzeczka była fajna. Rzeczka była zajebista. O, jakie tam koły pływały. Wyście przejechali, a na końcu, kurwa, jakie kołki. Chyba, żeby mi się coś nie wbiło, wiesz, gdzieś w zawieszenie, nie? No, ona ja też były kółeczki. Ile razy tam byłem, to zawsze coś urwałem, zawsze coś straciłem. Tym razem zderzak. Ty, ale ten, z prądem się fajnie jedzie. No, lżej. Bo lekko. Tylko, że ja jako pierwszy, jak jadę, to nie widzę tego, bo już jest brudna. No ja wiem, ale ja jak jadę, to też już nic nie widzę, a kołki się podnoszą, tak? Przejedzie wariat Janusz, zryje, popodrywa wszystko i... Dzik! O! Dzik Janusz. Januszek dzik. Kurwa, z wierzchu lekko roz takie baciowate, to ślizgasz jak na łyżwach. O! Łoto? Śnieżek jeszcze tam nie stopniał. Ale błoto sypie, kurwa, aż do przodu. Trochę za szybko zapierdalam za blisko ciebie, już mam szybę siłą. Zdałem, że się zakurzyłeś. Zakurzyłem się. Ale się ślizga. Ale jakie ładne widoki, zobacz, jaka wieś. Jakby się po śniegu jechało. Ale kurwa, dziury. No, trochę zwolniłem. Ale zobacz, jeżdżą tędy, nie? Niby taka wiejska droga. No wiesz, na pola przyjeżdżają z wiochy do wiochy, bo był skrót jest jakiś, nie? Tak, albo w niedzielę na pruty z kościoła. Kurde, u nas to wszędzie jakieś... Gdzie dziura, to zaraz jakieś bajereczko, bagienko. Tak. No tereny nizinne prawie. No. U nas takie wysokości królują jakieś tam około 80-100 metrów nad poziom morza. Wystarczy. Żebyśmy mieli z tego frajdę, tak? Całe szczęście, że mieszkamy właśnie w takim... O, terenie, jak to tam na środku Polski, to lipa. No, co tam robić? Plaskato jak na patelni. Płaskie i proste drogi. No, nic ciekawego. Tam ani motocyklem nie ma frajdy, ani kładem. No tam to nawet nie ma sensu tym kładem jeździć. Bo żadnej frajdy. Pośkami jedynie po szutrach. Ale chyba jeszcze tam, wiesz, po tych, jak to się nazywa? Żwirownie mają, pewnie po tych no żwirowniach. Ale ile razy można po tej samej żwirowni jeździć, no? No to jest prawda. U nas bardzo się nie nudzi, bo przyjedziesz, jedziesz za miesiąc i zarośnięte i kurwa od nowa. Ale w sumie mają tam bagna, tak jak jest te. Przecież jak jedziesz do Warszawy, no to... te bliskie tereny też, Żuławy jest... czy jak tam. No, tylko że jakiś tam park jest narodowy, ale tam są bagna chyba. No, pewnie też tam trochę ryją. O, słup stawiają. Kto to? Facet coś pokazuje, ale chuj wie. Po co jedziesz do niego? No nie wiem. Z czystej ciekawości. Zobaczymy co chce. No leśniczy jakiś może. Nie. Ale to droga normalna, to o co chodzi.
Maryśka! Co tam? Żółwik! Aaa, widzisz, no! Fajna, nie? Wypojeździł! A mówimy, o co chodzi, nie? A siedź w budce cały dzień i całą noc. No, przerąbane. No nie, jaki to wielki, to 500. To wcale nie wielki. To nie jest duży. No, duży chłop jeździ, musi mieć dużego kłada. Ty też nie jesteś mały, to też kłada musisz mieć dużego. No, duży to ciężki, jak się zakopie, weź go wyciągnij. Dobra, jedziemy dalej. I akurat. Miłego dzionka. No, hej. Wszyscy kochają kłady i kładowców. Ha. Łaj, ale chlapiesz. Moja śliczna kurtka za 45 zł. Ale faktycznie za wielka na ciebie. No i dobrze, ale luźna, ja nie czuję, że ją mam. Pierwszy raz chyba za wielką kurtkę dorwałeś. No. coś nas nawigacja w oko zrobiła. No, nie tu? Nie. Powoli, w prawo gdzieś skręcę trzeba. Nie wiem, czy będzie droga? No była tam. Jest w prawo droga. Była tam, bardzo. No tutaj jest. Też widzę w sumie drogę na wprost, ale jest, proszę was, zagrodzona. No to tu masz z tyłu. No zawracamy, wrócimy sobie tam. Tararara. O Jezu, aleśmy co to było? Słupek jakiś betoniowy. O, tu jest, o, tu jest droga. A z tamtej strony też był wjazd. Dobra, jedziemy prosto, bo zanim ja zakręcę to... Aleśmy przyłożyli, kurde. Na twardych amortyzatorach bym nie zaczepił. No, a to taki będą to betonowy, jakby krawężnik zakopany był czy coś. Mam nadzieję, że blachy nie urwałem. No masz, dziadek jakiś. Ej! A skąd on się tu kurna wziął? Aha, piwko piję sobie. On się skietrał, kurde. A towarzystwa szuka jelonka jakiegoś, serenki. Pokazywał, gdzie jechać, bo to widzisz, że żeśmy pobłudzili. No tak. Muszę obejrzeć tą blachę, czy tam się nic nie urwało. Do lasu to na piwo, kurde, chodzą. No. Ja tu bym na grzyby poszedł, ale... Na grzyby, grzyby. Śnieg leży, a ty grzyby. No co tam? Ewentualnie, kurde, jakąś panienkę do lasu żeby prowadzić. Biegnął ładnie wzdłuż, fajnie. Gdzieś ile? Aha, i małe chyba, nie? Dałeś tam? 6 chyba. O, jelonek na końcu. Filmuję swoich panienek. Tata, żeśmy mu ten wózek prezentowali, bo to braci. A na pewno to ten? Bo na ja ostatnio też widziałam, dokładnie taki sam bordowy. Na pewno, bo ja go dobrze znam. No ty przyjechał na zakupy, zadowolony, z ludźmi pogadał. Ale gadałeś z nim? Nie, bo tam zgadał ze sklepowym, wiesz, no, pan na wózeczku, fajnie, on tam się chwalił, że taki dobry ten wózek, że w końcu do ludzi może wyjechać. Wiesz, zadowolony, naprawdę był zadowolony, wiesz? Da-da-da, no i koniec ładnych widoków, bo będą drzewa. Bokami, kurde, bokami, O, hopka będzie. Na dwa kół. Tylko tutaj nie hopnij przez kierownicę. No, zwolniłem, widzę. Jeszcze wiosny nie ma. No, tutaj i chłodnie jakoś. I chłodno. Jeszcze ja to lubię tak jechać, kurde, po lesie, ale tak na przełaj, wiesz? No jest przyjemnie też. No, ale... no między drzewami gdzieś tam tego. No, jakbyś miał gdzieś tam jechać dalej, no to by za długo zeszło. No tak. Ale no, rejestrację mam chciałem... bezbytą, mogłem zakryć. Chciałem powiedzieć, to zatrzymamy się. Chciałem powiedzieć, że motocykliści jeszcze muszą na wiosnę poczekać. Jeszcze wiosny nie ma. Ładne okoliczności warmińskiej przyrody. Tak. Ale teraz się dobrze słychać. I tu skręcamy w prawo. O, jeziorko. No, wzdłuż będziemy jechać kawałek. No, rowerem ktoś tu jechał. No tam ktoś idzie. Trekkingowiec. A to są te gdzieś, domki letniskowe niedaleko. Nie, to kurde, trzeba uważać, bo tutaj narty kradną. Kiki tylko ludziom zostają. No to jedziemy. Fajne tak jezioro, słychać. Tak? Fajne takie jezioro, nie? W środku lasu. No, a ja nawet nie wiedziałem, że tu jest jezioro. A teraz cię lepiej słychać. No nie wiem, no może mikrofon dosechł. No ja słabo usłyszę. A ja troszkę lepiej.
górze, kawał jezioro. No, ryny nowe, długie. Tak, długie, no. No i plaża. A, tu tych domków to jest, kurde. No to będą domki właśnie, no. No i ludzie przyjeżdżają zobaczyć, czy im myszy nie zjadły wszystkiego. Tak, domek jeszcze stoi po zimie. A, korniki i myszy się nie opierdzieliły. Fajne takie leśne jeziora. No po jaki lód? Jeszcze łabędzie stoją na lodzie. No, a nie wiem, może bym szedł, to? A co ja tak, jak łabędź stoi, to ja nie dam rady. Oj, kiedyś mnie łabędź w wodzie przytrzymał, ojejej. W woderach na ryby pojechałem, wlazłem do wody, a on mi drogę od brzegu zagrodził i nie chciał mnie puścić. To ja do brzegu, to na mnie, kurde. Od tego czasu bardzo nie lubię łabędzi. Półtorej godziny, kurwa, stałem w wodzie. Daj, dalej się boisz łabędzi, o. No. Taki ptasior sobie, kaczka. Ty, no nie ma się co śmiać, wiesz, jak taki łabędź potrafi przypierdzielić, jak on cię skrzydłami obije? Człowiek. No skrzydełka ma niemałe. No, tak jakby cię, kurde, bejsbolem układał. Ładna, widowiskowa droga. Wzdłuż, fajnie taki, po prawej stronie fajny wąwóz, znaczy się górka. A po lewej jezioro, ładnie wygląda. Chociaż jeszcze zimowo, ale w lato to przyjechać to ładnie, nie? Patrz, cały, zobacz jaki akwen zamarznięty. O, cała zatoka stoi. Ale duża. Ile łabędzi. Ładnie tu. Cała zatoka stoi. Jeszcze zima daje o sobie znać. Tak. Tu się droga kończy. Parę to taki jakiś dep, tak jest, taki. No i fajnie. Trochę pokombinować. Ale jakie górki, co? Patrz. O, super. Mówiłem, że w górach będziemy. Fajnie ty. No robiście. Zaraz będziemy musieli gdzieś wjechać na górę, bo kurde, pewnie ta droga się tu skończy. Nie, ona idzie dookoła. Całe jezioro dookoła można objechać. No, to ładnie, bo u nas tych jezior nie bardzo idzie objechać. Ale tu nie ma trzcin takich przy brzegach, bagienek podmokłych, nic, bo jest wysoko i głęboko. Stromo. Kurna. Strach, co? Adrenalinka się podniosła? Nie, jest tak źle. Aby nie patrzeć na lewo na skarpę w dół. O, tu jaki fajny podjazd by był pod górę, zobacz. Ładnie. Z każdej strony można po kurde się poświrować. Jakby chciał góreczki pojeździć, to jest super. Zawsze mówiłem, że kurde, jak mi ktoś wkurzy, to pojadę w Bieszczady węgiel drzewny wypalać i bimber pędzić, ale tu bym zamieszkał, to samo by było. No, wysepka. To i tak w lesie, o patrz, to się ciągnie, kurde. A to już jest drugie jezioro. No, ale jaki cypelek fajny, co? Fajny, no, zajebisty. Tam przesmyk jakiś. Super. 31 kilometrów zrobiliśmy. Ile? 31. Kiedy, tak, teraz? Tak, o, tak mniej więcej. Żartujesz, strasznie dużo jakoś. Miałem 800 końcówka chyba rurko, czy tam no, 2, 3. Według mapy po prostej było ile? 15 mówiłem? 17? 17. No nie wiem, nie wydaje się... Ale to po prostej, no a... No tak, a tu właśnie trenujemy. Kochani widzowie moi na YouTubie, no i na fanpage'u, na Facebooku. Fajnie, że oglądacie moje filmy. Fajnie, że wam się podobają. Mam taką nadzieję. Bardzo mnie cieszy, jeśli piszecie pod nimi komentarze, klikacie, lubię to. To motywuje do dalszego działania, do nagrywania kolejnych odcinków. Fajnie, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. A materiały, które będę wam przedstawiał, będą dla was ciekawe. Niedługo rozpocznie się sezon motocyklowy, więc też będą filmy z motocyklami. O, mamy fajne miejsce, bunkier. Bardzo ciekawy. Ale dojeżdżamy już do tego. Do tego hotelu. Urutka, więc zaraz zobaczycie. Zobaczycie to miejsce, opuszczony taki hotel. Gdzieś tu w prawo. No, zobaczcie. Nasz czas, uciekaj. Ale miejscówka.
te, co się pozawalały, to były jakieś takie krótkie Suprema, nie Suprema, tutaj bardziej betonowe po lewej, po prawej. Ciekawy ośrodek. Ale w środku odgruzowane jest, ktoś tu coś robi. Zobacz, powyrywane te. O! Dobra, który pokój to mój? Ja trochę z tyłu zostałem. Nie wiem, no, nie ma numerków. Tak, bo tu się nie wykręcimy. Gdzieś ty tam wjechał? Po schodach, jak chciałeś. Wow. To jest właśnie zwiedzanie ruin składa. Wow. Dobra, muszę wyjechać stąd. Koniec jazdy. A, fajnie. Gdzie zdjęcie tykacie sobie? O Jezu! Gumą coś wali! Ktoś gumę palił! Hejka, zobaczcie, gdzie dojechaliśmy. Dziś zabieram was w taką krótką wycieczkę. Cofając się w czasie. Patrzcie, jaki ośrodek, jakie miejsce. To tutaj kiedyś musiało tętnić życiem. Na pewno za czasów jakiegoś starych czasów PRL-owskich czy jakiś. W każdym bądź razie niezły obiekt, niezły hotel. Takich tutaj to jest jakby kompleks budynków turystycznych. Jakiś ośrodek czasowy tutaj kiedyś był. Być może państwowy, nie wiem. W każdym razie naprawdę fajny klimat tego miejsca. Jest tutaj co pozwiedzać, gdzie pochodzić. Fajnie to wygląda. Tych budynków jest tutaj sporo. Różnych. Ładny widok. Naprawdę ciekawe miejsce. Wjechaliśmy tu na kładach. Nieźle to wygląda. Podoba mi się. Nie wiem, gdzie moi kompani poszli. Widać tam ślady palenia gumy. Naprawdę fajnie. O, proszę, tam Martuś. Martuś wychodzi z piwnicy. Ale niezły motyw. Wszystko to znajduje się w takim lesie. Nad. No, dobry pomysł takich. No, za czasu świetności. Ciekawe, jakby to wyglądało. Co tutaj było. Nie zmarniało to jeszcze tak strasznie. Pewnie tylko dlatego, że jest głęboko ukryte w lesie. Bo jeśli by to było gdzieś bliżej cywilizacji, to już tutaj pijacy i zbieracze złomu bezdomni by to wszystko tutaj sponiewierali. A tak jeszcze tutaj jest to w całkiem niezłym stanie. Jeden z pokoików. Fajny, zobaczcie. Niezły motyw. Fajnie byłoby tu wjechać motocyklem. Ale jeszcze wszystko przed nami. Tu drugi koniec, prysznice. Nieźle. Spory ośrodek i na pewno tutaj mieściło się dużo ludzi. Dużo ludzi też przyjeżdżało, tam widzimy ruiny, zobaczcie. Tam widać drugi budynek już z powalonym dachem.
Tutaj ten dach jeszcze jest. Nawet widziałem, że jest zabezpieczony, także tragedii nie ma. Ktoś tutaj troszeczkę o coś dba. Bardzo dobrze. Naprawdę fajnie. Uwielbiam takie klimaty. To naprawdę jest emocjonujące, zwiedzanie takich szczątków czegoś. Ciekaw jestem, co tu było. Będę musiał poszukać w internecie jakichś informacji o tym miejscu. Zaproszę Was do jednego z pokoi. Tak to wygląda. Nieźle. No cóż, taki fajny właśnie o dzisiejszy turystyk, więc mam nadzieję, że też Wam się podoba. Naprawdę niezły motyw. Jeszcze jest wyjście na dach. Sala bankietowa chyba. Jakaś większa. Wracać, więc jedziemy dalej, pozwiedzamy jeszcze. Czekajcie, to zejście. Tak głupio, jak nie ma poręczy. Ale fajnie. Naprawdę niezły motyw. Płytkami wyłożone. Fajna miejscówka. Fajne miejsce. Kolejne odhaczone. Co ciekawe, to jest blisko domu. A nigdy tu nie byłem i nigdy nie wiedziałem, że tutaj takie miejsce jest. No dobra, tyle z tego fajnego miejsca, więc do zobaczenia za chwilę na kładzie. Tak, jestem. Jestem. No i pozwiedzaliśmy, fajna miejscowa, naprawdę. Jedziemy teraz dalej. Nie. Ale tutaj to się rozsypało już, nie? Ale tamte są chyba inną technologią budowane, wiesz? Tamte starsze może są. Taka jakby płyta leciała, ale takie kawałki takie, widzisz? Skądśmy tu przyjechali? A, tędy. Kurde, to jest jakiś supremy czy z czegoś, cholera wie, bo nawet leżą poodkładane te płyty, z czego to było, widzisz? Mhm. Taki kurde drewniano jakichś gąbkowych, żołnianych elementów. Fajne miejsce turystyczne, naprawdę. O, tutaj bunkier, no. Jakiś wojny, tamten ośrodek. Turystycznie miejsce ciekawe. No. O, tu patrz, jeszcze jakiś dworek stoi. To też jakiś kurde, zobacz. Ostro, no. A to takie pałacykowate. No. Bo te łuki. Dziwny, jakoś tak ten teren opuszczony taki. No. No, jakaś kopalnia czy coś tu kiedyś może miało, wiesz. Kasy ładowali, przyjeżdżali tak jak na Zalesiu. A potem się wyzbyli tego wszystkiego i... Ale góra. Gdzie? Zobacz, jak ostro. No. Ładnie. Fajna. Ale tu można wjechać, to może tu była ta skocznia, bo to tak wyglądało ładnie wygładzone i tego, może po lewej. Tak. Tak wyglądało, jakby to tam było. Na Warmii, a jak w górach. Tak jest. Fajnie. Ładnie. Prawie jak w Bieszczadach.
Wąwóz jak cholera. Takie drzewo wysokie jedno. A te specjalnie zostawione, bo jest szkółka i te duże pojedyncze zostawiają, żeby szkodniki na nie lazły. Sztaf. Leśne jeziorko, takie malusieńkie na dole, ale jak nisko, co? Zamarznięte całe. No. No wiesz, głęboko w lesie, w dole. Wodę powietrze spływa na dół. Fajne tematy. Jak widzicie na Warmii, tutaj naprawdę jest gdzie pojeździć. Ładne tereny. Jest co zobaczyć. Ładne ruiny. Pa, tam czubki drzew widać po prawej, nieźle. No, niezła dziura musi być w ziemi. Powoli wracamy sobie już do domu z tego fajnego miejsca, które widzieliście przed chwilą. No, drogi zaczynają rozmarzać, także błoto jest. O, i bagienko fajne. Więc jedziemy powoli, żeby się nie ubrudzić, bo ubraliśmy się ładnie. No, ale czas wracać. Piękna pogoda się zrobiła. Mimo tego, że rano padał śnieg, to po tym śniegu już prawie nie ma śladu. I czuć powoli tą wiosnę w powietrzu, ale idzie i dojść nie może. Także wracamy do domu, popatrzcie jeszcze, jaka jest trasa powrotna. Może się wam spodoba. No dobra, już wracamy do domu asfaltem, bo się okazało, że już byliśmy prawie na drodze powrotnej. Jesteśmy prawie pod domem, więc żegnam się już z wami.